Cześć, witam Ciebie gorąco i serdecznie. Ja jestem Jokem, a przed nami 8 odcinek z Manor Lord, który no, trzeba by zacząć od określenia do 3 razy sztuka. Moi drodzy, no cóż, poprzedni odcinek widzieliście, dostałem za swoje. Absolutnie nie narzekam, bo to ja ponoszę, no powiedzmy, konsekwencje tego, że coś tam źle ogarnąłem. Natomiast no, zacząłem, moi drodzy, od nowa. Tak się szczęśliwie złożyło, że trafiłem na tą mapę, na której, zobaczcie, mamy nieskończone złoże rudy żelaza, bo mamy głęboką kopalnię, więc jest to super opcja. Mamy też glinę w nieskończonej opcji, więc plan na to jest też taki, że będziemy sprzedawali dachówki, a znowu rudy żelaza, wiadomo, mamy nieograniczone możliwości tworzenia broni, także ewentualnie będziemy ją później też sprzedawali, no byleby nie naszemu wrogowi. Natomiast z tych planów, które dzisiaj chciałbym zrealizować, no to zdecydowanie odkuć się, no i podbić jakieś terytorium, które zaczniemy tworzyć na nowo. Zaraz się przyjrzymy, które mamy najemników. No faktycznie, słuchajcie, kiedy od nowa zacząłem z tym wszystkim z większym rozmysłem, to zobaczcie, że idzie mi to o wiele lepiej. Mamy sporo mieszkańców, zadowolenie również jest spore. No wiadomo, podatków, czyli kasy z podatków nie brakuje, no i mamy bardzo dużo wolnych rąk do pracy. Jedyny minus na tej mapie, moi drodzy, jest taki, ale to już ogarniemy i zaraz wam powiem jak. To jest kiepska żywność, żyzność gleby. Mamy dosłownie kilka pól z żytem, które no często trzeba ugórować, natomiast to nie jest jakimś większym problemem, bo mamy dużo mąki i będziemy tutaj sobie z tym radzili. Natomiast docelowo myślę, że plan będzie taki, że nadwyżki pewnych rzeczy będziemy po prostu sprzedawali po to, żeby kupić jęczmień, na przykład jęczmień, z którego wytwarzamy oczywiście piwo, i tak robię do tej pory. No i możliwe, że jakieś żyto też będziemy kupowali. Także to jest plan, słuchajcie, taki przyszłościowy. Natomiast to myślę, że będzie taka nasza główna osada, która będzie skupiała się na tworzeniu konkretnej armii. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Natomiast następne osady gdzieś obok, i tutaj nie wiem, czy da się to tak jakoś fajnie, sprawnie zobaczyć. Zobaczcie, jaką mamy piękną armię, także możemy dzisiaj działać. Będziemy dzisiaj na pewno się tutaj odbijali. Jak widzicie, no nie jest ta żyzność najwyższych lotów. Właściwie tylko tutaj te pola umieściłem i jakbym się uparł jeszcze coś, niecoś można tutaj umieścić. I tu mówimy, słuchajcie, bardziej o życie. Tylko żyto jest tutaj w miarę okej, no tu bym koło kościoła raczej pola nie chciał dawać, tu raczej też nie, więc jedyna jeszcze opcja może tu, ale to zobaczymy, zastanowimy się. Natomiast zobaczcie, że u sąsiada wygląda to całkiem fajnie i myślę, że właśnie tutaj moglibyśmy podbić ten teren obok. Byłoby to fajne z tego względu, że tu mamy dużo dzikiej zwierzyny i tu byśmy mogli też zająć się zwierzyną, a przy okazji właśnie tymi polami. Pamiętam, że właśnie w no poprzednim, jakby poprzedniej rozgrywce właśnie tutaj jest ten młyn, który trzeba odbudować i tutaj była fajna żyzna gleba, więc będziemy ją mieli akurat blisko, może jakoś tutaj sobie drogą połączymy, żeby nam tutaj to ładnie transportowali. No więc docelowo oczywiście cały ten kawałek drzew można by wtedy wyciąć. No zobaczymy, jak to będzie, w każdym razie przystępujemy do bitwy, tu nie ma co się za dużo szczypać. Czyli interesuje nas, słuchajcie, miejscowość o nazwie Walderbrand, którą oczywiście nazwiemy Sznelą, oby nam się to źle nie skończyło. Już nie ma zmiłuj. Robimy zajmowanie, moi drodzy. Szykujemy armię. Armię możemy już przesunąć, bo pewnie walka będzie gdzieś bliżej w tych terenach. Czy my chcemy zająć? Co chcemy zająć? Tu chcemy zająć. Dobra. No ze względu na dziką zwierzynę i teraz tak, zastanawiam się, czy nie będziemy walczyli, słuchajcie, tylko najemnikami, bo jak tak patrzę, mamy niezłą brygadę najemników. Może jedną drużynę tej naszej świty byśmy tutaj wysłali, żeby to tak szybko ogarnąć. Chociaż może też być tak, słuchajcie, że jak się rozbrykam, jest to bardzo prawdopodobne, że się rozbrykam i będę bardzo szybko. Dobra, rękawica została rzucona, okej. Okay. I będę chciał wszystko. Oj, trochę ich tu idzie. 36, 36, 36, 16, 18, dobra, a naszych jest ilu? 36, 36, 36, 36, 18, no niby mamy szanse wyrównane, wolałbym jeszcze jakąś tutaj
może z jedną jednostkę dodać. Dobra, damy, słuchajcie, po to mamy tę armię. Zrobimy zbiórki ze wszystkimi. Świtę też weźmiemy na zbiórkę. A uczników myślę, że może jedną. Bo ci ucznicy nam się też tutaj... A dobra. To się będziemy szczypać. Jak walczymy, to walczymy. Także dzisiejszy odcinek, słuchajcie, no tylko pod kątem... Dobra, tutaj będzie walka. No to się zastanowimy, czy właśnie na ten teren będziemy walczyć. Się zastanowimy, czy lepiej, żeby oni za nami czekali, czy my się gdzieś ustawimy. Ich wszystkich musimy tutaj na razie zebrać. No i oni, gdzie jest ten nasz wróg? Gdzie on idzie? Widzę wroga. A tu idzie, to wróg ma dalej od nas. Dobra, to my się zdążymy, słuchajcie, już rozstawić. Dobra, ale bez biegu, bo widzę, że... Tym biegiem to wy się męczycie, niestety. Czekajcie, bo coś tu źle zrobiłem, moi drodzy. Muszę to ręcznie zrobić, jak widać. Bo niektórzy mają zaznaczony bieg. A tego byśmy nie chcieli, żeby nam się męczyli. Wszystkich bierzemy, słuchajcie, tak jak leci. O, widzicie, ci też mają bieg, a lepiej, żeby nie mieli. Powiem wam tak, uczę się, wiem, że wiele błędów popełniłem, natomiast jest to, słuchajcie, tym, co mnie jara, bo no to jest, w ostatnim czasie, powiem wam szczerze, jaką grę bym się nie zabrał, to tam zawsze osiągałem zbyt szybko swoje cele, nie było żadnego poziomu trudności, natomiast tutaj faktycznie jakaś ta trudność jest i jest dosyć ten Manor Lords wymagający w tym sensie. Co nie ukrywam, że mnie kręci, że daje do myślenia. Także super. Tutaj, moi drodzy, ten las sobie zostawimy, bo tutaj mamy zwierzynę, która nam się przeniosła. To też taka ciekawostka, że jak zniszczycie jedną zwierzynę, zbudujecie coś na tym okręgu. Ja to zrobiłem oczywiście celowo i świadomie w ramach testów. To ta zwierzyna przyniesie się w inny obszar, więc jeżeli byście chcieli, nie wiem, jeżeli tu byśmy chcieli te, nie wiem jak z jagodami, bo jeszcze nie sprawdzałem, mogę się domyślać, że tak samo, natomiast jeśli byśmy chcieli tutaj wyciąć te drzewa, to może jest duża szansa, żeby nam się gdzieś indziej te zwierzęta przeniosły, chociaż nie wiem, czy to działa po raz trzeci, no może być tak, żeby w ogóle się przeniosły i byłby problem. Natomiast mówię, na zwierzętach chcę się skupić właśnie na sąsiednim tutaj terenie i jego chcę do tego wykorzystać. Jak widzicie, tutaj dbam o to, żeby były jabłonki, czyli w ogóle wyglądamy w taki sposób, że no, że nie mamy drewna, desek, ale zobaczcie, mamy dużo warzyw, jagód to tak średnio akurat, jagód, sporo jaj, kury dają dużo wbrew pozorom, wbrew temu to, co pisaliście, moi drodzy, w komentarzach, kury najlepiej oddają z tych wszystkich rzeczy i jabłek mamy sporo, natomiast miód, z tego co pamiętam, to sprowadzamy. No bo ja już tu parę rzeczy w faktorii, o, możemy na drugi poziom, więc żeby podatki płacili, zawsze, słuchajcie, staram się jak najszybciej to się da zrobić, staram się na drugi poziom awansować domy, trzeci to już nie ma sensu, bo słuchajcie, później nam zadowolenie spadnie, więc pamiętajcie, że to też tak z tym trzecim nie ma co się spieszyć, byle powiedzmy tutaj osiągnięcie jakieś zdobyć, natomiast też nie ma co się tak spieszyć z tym trzecim poziomem, bo później to zadowolenie będzie mniejsze, a jak widzicie mamy 81%, co daje nam to, że powyżej 75% wprowadza nam się, słuchajcie, moi drodzy, tartak. A to dodamy jeszcze jednego, bo pewnie broń produkują i dlatego tak jest. Wprowadza nam się 2 mieszkańców miesięcznie. Dobrze, zobaczmy jak ta nasza walka tu będzie trwała. Jeszcze raz, gdzie ta walka ma być? Tutaj ma być. No to myślę, że zanim ci przyjdą, to my się zdążymy tu fajnie rozstawić, czyli dobrze, z włóczniami, no to już by trzeba ich jakoś porozstawiać, myślę. Na razie może, wiecie co, tak na oko. Chociaż się mówiło, jak byłem dzieckiem, to dziadkowie często mówili, że cicha umarła na oko. Tych zawsze można właśnie fajnie dać z przodu. No i tu na tyłach najpierw naszych, żeby nasi nie dostali. A, bo tu jeszcze tarczowych mamy, słuchajcie. Pięknie. Mamy ekipę taką, że chyba możemy, słuchajcie, podbić wszystko, jakbyśmy się mocno uparli. Jak mam być szczery, moi drodzy, to
Mamy teraz taką ekipę, że wszystko możemy podbić. I tutaj też wam dam takiego protipa. Najpierw, moi drodzy, sformułujcie sobie swoją własną armię, bo macie limit do 6, nie? Więc najpierw sformułujcie swoją własną armię na maksa, a później bierzcie najemników. I zobaczcie, to daje naprawdę no niesamowite w tym momencie efekty, nie? Jeżeli robiliśmy to odwrotnie, no to już nie moglibyśmy własnej armii zrobić. Dobrze, rozstawmy się zatem. Jeszcze raz, specjalnie zrobiłem, żeby szli, no 89%, więc... A w sumie tu możemy się rozstawiać. Co my się będziemy, moi drodzy, stop? Co my się będziemy, moi drodzy, szczypali? Trochę może niech na siebie najdą. I w takim razie też tak tutaj. Nawet dalej by mogli kawałek jeszcze być. I teraz tak, to jest nasza ekipa, to naszą ekipę rozstawimy tu. Jeszcze zostają ci, dobra, ci są tu. To jeszcze są tarczowi, bo coś oni wolno idą. Tutaj są nasi łucznicy. No, powiedzmy, że są ok. No, dobrze, ci łucznicy, nawet można by ich troszeczkę przesunąć, powiem szczerze. Tych by można trochę przesunąć, tych by można też troszkę przesunąć. Dobra, idzie następna ekipa. No to ci, jak wiadomo... O, troszkę za daleko. Bliżej musi być. Dobra. To tutaj jeszcze trzeba, słuchajcie, tarczowych postawić. Żeby czasem nie było jakiegoś nieporozumienia. A jeszcze świta gdzieś powinna być. Gdzie jest ta świta? Idzie świta, czy nie idzie? Dobra, tam się nic nie rozpoczęło. Tam świtę damy w takim razie też tutaj. A może tu? No dobra, świtę dajmy może tu. Okej. Okej, to będą ci tarczowi. No to tarczowych dajmy może przed nimi. I tu przyszli łucznicy. No to słuchajcie, no to w takim razie tych damy tu. Tych damy tu. Ci może trochę bardziej tu. Dobra, tych bardziej rozstawimy. Jeszcze kogoś mi tu brakuje. Ale się będzie działo. No ale to wygramy. Myślę, że słuchajcie, to wygramy, to bez problemu. Nie, jak ja mogę cofnąć? Nic nie chcę cofać. Ja biorę tutaj. Podbijam. Nie ma dyskusji. Dobra. Jesteśmy, moi drodzy, gotowi. Plusem jest to, że się szybciej nam udało. Zobaczmy, jak jesteśmy rozstawieni. Wiecie co? To tak. Tych troszeczkę bym dla bezpieczeństwa dał szerzej. Tarczowych. Niech też naszych osłaniają. I teraz tak. To są nasi łucznicy. Nasi nie mogą wcierów dostać, więc najpierw damy tych. Naszych troszkę postawimy tu dalej. Dobra, niech już działają. Tutaj też są nasi, tak? Nie, to nie są nasi, to są ci. Tu są nasi. A dobrze jest, słuchajcie. Tych łuczników od biedy by można kawałek bliżej. Tą świtę by trzeba też tutaj... Tak dla bezpieczeństwa lepiej, żeby nam ktoś nie wlazł. To wtedy łuczników można też bardziej szerzej rozstawić, słuchajcie. To tych też troszkę... Aha, bo tu są jeszcze łucznicy. Dobra, no to co są? Nie ci! No dobra. W sumie dobrze, tylko miało być odwrotnie. Tu mieli być łucznicy. Ci kawałeczek do przodu muszą iść. A tych tu... Ale emocje, słuchajcie. Dlatego emocje, że wiecie, ja ostatnio wciery dostałem, także nie jestem jakimś dobrym tutaj graczem, jeśli chodzi o bitwy. Tutaj widzę łucznicy najpierw idą. To czekajcie, ci mam nadzieję, że łuczników sobie zaznaczmy, żeby ładnie strzelali. Cyk. Dobrze by było, jakby ktoś mi, słuchajcie, zaatakował łuczników.
Tylko kto by mógł to zrobić? Stać! Kurczę, może tych nauczników byśmy puścili. Dobra, wiecie co? Tych trzeba puścić, widzę na tych. Ale to zaraz. Zaraz to ogarniemy. Dobra, tych już można puścić na tych. Tutaj natarcie wszędzie. A, damy radę, moi drodzy. Dobra. I teraz jak oni się tu kierują? No dobra, tu musimy poczekać. To wiecie co? To tych w takim razie... Tych musimy puścić do ataku. A, bo ci się tam tłuką już. Czekajcie, bo oni już tam się tłuką. Musimy ich przestawić zatem. Patrzcie, nauczników polecieli. Kurde. Czekajcie, czekajcie. Trochę nie do końca to przemyślę. Widzicie, trochę mnie podeszli. Ale dobrze, damy radę, damy radę. Damy radę, widzowie. My sobie damy radę. Tych trzeba zrobić jako natarcie tam. Tu się nie chcą bić. Halo! Co tu się dzieje? Ci niech atakują. Dobra. Tu mi sami łucznicy teraz zostali. Halo! No dobra, damy radę, damy radę. Dobra, i łucznicy niech walą w tych. Ale bitwa. No wiadomo, że damy radę, no. W sumie samymi najemnikami, słuchajcie, byśmy dali radę, nie potrzebowalibyśmy... Gdzie to? Co to? Gdzie jest ta bitwa? Halo? Gdzie to mnie zrespiło? Halo, bitwę... A, tu jest bitwa, dobra. A ci jeszcze idą, czekajcie, bo oni idą na łuczników chyba. To są moi? To są moi. A, bo oni idą na łuczników tych, dobra. Bo oni ich tu wyganiają. Okej. Okay. To ci mogą biec teraz. Resztę rozwaliliśmy, to teraz już mogą biec. Teraz już nie muszą być tacy silni. A tutaj? No to co? To tych można rozwiązać naszych, to czekajcie. To teraz bieg można zrobić im. O, tu widzę, jedna ekipa w ogóle nawet nie zdążyła dotrzeć. Czekajcie. Tu, tu. Szybka akcja, widzowie. Szybka akcja. Oby oczywiście wróg nie wysłał kolejnej jednostki, ale myślę, że nie powinien tego zrobić. Łe, bo czekajcie, tam jakaś ekipa szła. Teraz nie jestem pewien, co ja zrobiłem mądrego. A ci niby idą na... Musimy wygonić tych łuczników, bo inaczej będzie kiepsko, słuchajcie. I teraz tak. Dobra, to ci też mogą biec tu. Bo chcę rozwiązać armię, żeby już tam oni pracowali. Tych sobie zostawimy, bo to nie są nasi, to są, widzicie, najemnicy, także nie musimy się nimi przejmować. No elegancko, dobra, daliśmy radę. Czyli będziemy mogli, słuchajcie, rozwijać i taki plan będzie, żeby jakoś fajnie tutaj się zająć, wyrąbać możliwie jak najwięcej drewna i zająć się, moi drodzy, kochani. Nie wiem, czemu oni nie atakują tych łuczników, nie mam zielonego pojęcia. Żeby zająć się tutaj polami. Tutaj będą pola, będziemy... No bo wiadomo, słuchajcie, pola są nam potrzebne, żeby mieć jak najwięcej mąki, żeby był chleb, bo chleb jakby z tego, co widzę, tutaj najlepszy. No i proszę, zwycięstwo. No i elegancko. To ja nie wiem, czy jest sens tych łuczników gonić w takim razie. Chyba już nie ma sensu ich tutaj gonić. Dobra. A ci co... Kto to? Co to? Jak to? Aha, dobra. Wiecie co to? A niech oni tu może sobie na razie będą...
No dobra, no to musimy się rozbudować. Także pierwszy teren podbity, no odegrałem się, jak widzicie, odegrałem się. Tu mamy dużo wolnych rąk do pracy, więc ja bym im ich, słuchajcie, chętnie też do roboty gdzieś zagonił, żeby coś porobili. Rozwiązanie. Rozwiązanie. Pięknie, poszło nam to całkiem dobrze. Tak jak widzicie, coś nie coś potrafię, widzę. Coś nie coś potrafię. Przy czym, no nie oszukujmy się, błędy myślę, że popełnia tu każdy i to tak, tak to wygląda, że błędy zdarza się nam popełniać niestety. Oj, było zwycięstwo, więc gdzie jest to? A nie, to pewnie jeszcze widzą tych, dobra. Tu mamy, patrzcie, by nam się kasy trochę przydało. Łe, no widzowie, tu mamy, słuchajcie, to niech ta świta sama zaatakuje. To nie ma opcji. Niech świta coś porobi. Może świta iść, słuchajcie. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś są. Teraz tak patrzę, bo oni wszystko, słuchajcie, podbili, ale jakbym tak pochodził po tych namiotach, to też byłoby fajnie. Jak się zmotywuję, to może wszystkie od razu podbijemy, ale nie wiem, czy to by miało sens. Bo to byśmy po prostu w jednym odcinku wszystko wygrali bez sensu. Tak za łatwo, nie? Dobrze, moi drodzy, to niech ta świta tam sobie idzie, zobaczymy te namioty rozbójników, po prostu pozwiedzamy, a my tutaj sobie róbmy na razie co trzeba. Jeśli chodzi właśnie o to miasto, to tak jak widzicie, no, jeżeli mamy nieskończone zasoby w postaci tego żelaza, to naprawdę jest petarda i możemy produkować, słuchajcie, bez problemu broń. Ja tu mam, jak widzicie, dwie dymarki, także dyma mocno, można powiedzieć, deski już są, mięso, no tu także z jedzeniem nie ma problemu. Z opałem na 6 miesięcy też nie ma problemu, mamy dosyć, widzę, dużo tutaj jeszcze żyta, jęczmienia, także piwa nam nie zabraknie. No ściągam również len po to, żeby, mówię, mieć te płótna i ubrania, żeby byli ci ludzie nam zadowoleni. Ziarno. Dużo ziarna, to może do młyna kogoś jeszcze. Podatkowanie im się nie podoba. No trudno, trudno, moi drodzy. Owczarnia na razie, niech tak sobie będzie ta owczarnia. Czy tu ktoś w ogóle jest? Nie wiem, po co tu ktoś jest. Lipiec. Zaraz zobaczymy. To wiecie co, do młyna damy więcej, a my zobaczmy, jak te pola wyglądają. To tutaj też jest jedna osoba. Dobra, dwa gospodarstwa. Ugór. No tu nie ma sensu, słuchajcie. Stwierdziłem, że poniżej 40%, jeżeli mi pokazuje, tu możemy zrobić przyspiesz. Tam nic nam to nie da, ale tu tak jak mówię, to tutaj raczej te pola ostatecznie, słuchajcie, chyba zburzę i będę przez karawany sobie dostarczał co trzeba. Bo myślę, że tutaj, zobaczcie, tutaj jest, no tutaj jest niby żyto 37%, ale to nadal jest poniżej 40%, także docelowo, słuchajcie, te pola tutaj zburzymy, pomyślimy, jak to dalej rozwinąć. Fajnie, ale na polach to się skupimy właśnie na sąsiednim terenie i tutaj będziemy musieli w zasadzie teraz zmienić, słuchajcie, troszeczkę priorytet rąbania drewna. Tutaj jakąś drogę zrobimy i tu będą pola, na których to trzeba zacząć się... A ci gdzie idą w ogóle? Aha, bo to są... A dobra, bo oni idą z nimi, okej. Tam ci łucznicy, nie wiem, czy oni uciekają, czy co robią. W każdym razie stwierdziłem, że sobie chcę te namioty, słuchajcie, odwiedzić, żeby trochę kasy tutaj zyskać. Ja już się wystraszyłem, że zero, ja mówię, jak zero jedzenia, no zero, bo ten. Także słuchajcie, jest lipiec, no możemy w sumie obóz zbudować, przy czym jak widzicie, no nie jest to też takie wszystko hop-siup. Ostatnio popełniłem ten błąd, podbijając nowy teren, że na zimę to za to się wziąłem, także to nie było to dobre. Zobaczmy, czy mamy gdzieś jeszcze, słuchajcie, tych rozbójników tak po drodze. Tutaj jakiś namiot też się kryje, ale jak widać, wszędzie rozbójników nie ma, czyli my wejdziemy do tego do tych rozbójników i rozumiem, że zgarniemy z nich kasę bez walki. Idealna sytuacja, słuchajcie. Tu też nie ma rozbójników. Łe, to ja nie potrzebuję takiej armii. Dobra. To ci mogą z powrotem w zasadzie iść. Nie bez sensu ich tam wyciągnąłem. Niech pilnują nam terenu, a ci sami sobie dadzą radę. Po prostu nasza świta obleci. Świta, żaden ze świty nam, słuchajcie, nie zginął. Także to w ogóle jest sytuacja ciekawa.
To dzisiejszy odcinek, taki jak widzicie, bardzo podróżniczy, bym powiedział, nie? To pytanie, czy da się zgarnąć ten namiot, czy my za to kasę zgarniemy, czy to już jest podbite. Ci już tu są, widzę, strasznie zmęczeni i ledwo idą, także może... O! Nowa wiadomość. No pięknie, moi drodzy. Pięknie. Do najbliższego miasteczka, czyli teraz pytanie, do którego miasteczka ja to wysłałem? To jest, moi drodzy, dobre pytanie. Gdzie my tu mamy jeszcze blisko jakiś namiot? Tutaj bym może w tę stronę poszedł, ale tak daleko to znowu nie chce mi się ich brać. Tutaj może byśmy ich wysłali. Tu są królewskie jagody. No to też jest do przemyślenia temat. No nic, moi drodzy, na szybko, chociaż zaczniemy początki nowego miasta, nazwę miasta, którą chciałbym sobie ustalić na cześć Matiego właśnie, stałego widza, najbardziej wspierającej mnie osoby od ostatniego roku. Dzięki, Mati, sznela, sznela. Na cześć króla. Tak, bo Mati jest królem plaży, królem live'ów, jakby się ktoś pytał. Na razie nie robimy tu żadnych... Także sznela, sznela jest sobie, mam nadzieję, że ta sznela będzie szczęśliwsza, bo tu będzie dużo, dużo, zresztą zobaczmy, jak to wygląda tutaj z rolnictwem i interesuje nas właściwie żyto, bo jęczmień tak samo, słuchajcie, nas interesuje i len. No to dobrze, to tu możemy zrobić z lnem. Generalnie tu nie chciałbym, słuchajcie, za dużo domów mieszkalnych, ale z tego, co widzę, to słabo to wygląda. No tak tutaj, czekajcie zresztą. No domy możemy tak tu, jakbyśmy wyrąbali trochę tego drewna, to tak mogą domy sobie iść tutaj blisko granicy. I myślę, że by było... O, jakiś pożar wybuchł, co to się tu stanęło? Niestety czasem jak jest deszcz, to się pali, chociaż to tak dziwnie, bo im bardziej deszcz pada, tym bardziej się pali, a powinno się właśnie gasić od deszczu. Z czym studnie nic nie dają. Kiedyś tak budowałem maniakalnie te studnie, no... I tutaj by można zacytować, straż pożarna jest na miejscu, ale nie gasi. Jest straż, ale nie gasi. Także to tyle mogę wam tutaj powiedzieć. Nie wiem, czy nam tutaj kasy troszkę przybyło, czy nie. No tu będę się szykował. Na razie, słuchajcie, te pola robią za, jak widzicie, wybieg dla owiec, nie? Na razie owce tu sobie biegają. W ogóle co oni po tych polach tak biegają? Także tu raczej gospodarstw nie będę chciał chyba rozwijać. Tutaj się skupimy ogólnie na rozwoju, na wszystkich ważnych dla nas rzeczach. Zobaczmy, ile w ogóle mamy hełmów, kołczuk, kurcze, ile my tego mamy. Pancerzy mamy jedynie, zbroi mamy mało, nie? No i te przeszywacze, nie wiem dlaczego, tak średnio coś, ale cała reszta... A, to tu się coś paliło. No i zobaczcie, się paliło i się spaliło i się pali. Się dopala. Sterta się już dopala. Tak. Na miejscu ja jestem. Syna nie ma w domu. Na miejscu ja jestem. Okej, dobra. Sterta się dopala. Także słuchajcie, no myślę, że fajnie to miasto tutaj wyszło. Będę też je rozwijał. Jak widzicie, dość duży nacisk tutaj na ten mielerz dałem, bo on razy dwa daje. A, no to trzeba ulepszyć oczywiście. Pewnie, że tak. Jak widzicie, mamy też dużo rąk do pracy, jakoś udało mi się to ogarnąć, a tu swoją drogą, widzowie, drodzy moi kochani, jak widzicie, mamy naprawdę konkret, bo mamy, gdzie to było tylko. Tutaj też jest obóz drwali, a tutaj mamy, zobaczcie, jest faktoria numer 2 i tutaj też handel prowadzimy, a można tutaj dodać na razie na chwilę mieszkańcy, tych pracowników, niech coś tam porobią, bo jest... Pogoda taka nie za zbytnia. Tutaj bym chciał, żeby oni mi się przerąbali do tych domków. Więc zobaczymy, mamy kilka obozów drwali. Jak widzicie, są składy, wszystko funkcjonuje, trybi, działa. Także nie ma najmniejszego problemu, jak widzicie, z niczym. Wszystko działa. Sobie ludzi przenoszę, tylko trzeba po prostu o tym pamiętać. Jedynie z tym miodem mi tu idzie trochę słabo, z tą pasieką. Bo z tego, co pamiętam, to miód kupujemy z zewnątrz. Jedyne, co zauważyłem, ale to też chyba widać gołym okiem, moi drodzy, przyjrzyjcie się, to były te jabłonki, które sadziłem jako pierwsze. I one faktycznie, jak widzicie, są realistycznie zrobione, że dają więcej owoców, no bo są większe. A tutaj drzewka dopiero są posadzone, czyli jeszcze owoców nie dają. I to jest bardzo fajnie zrobione.
Więc jeżeli się spodziewacie, że zrobicie jabłonki, że od razu dadzą wam jedzenie, to niestety, moi drodzy, tak nie jest. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ale jabłek mamy bardzo dużo. No dobra, no nie jest to jakoś może super urządzone, jeśli chodzi o jakieś kształty. Zrobiłem to po prostu w najprostszy możliwy sposób, czyli w tak zwane kwadraty. Natomiast tak, no pól się pozbędziemy, zobaczymy. Będziemy to jeszcze urządzali, to wrócimy do tego w następnym odcinku. Chociaż ja myślę, że dziś zrobiliśmy podwój, a ci tutaj widzę są strasznie zmęczeni. A nie, idą, dobra, idą. A jeszcze sobie dzisiaj skończmy podboje, jeśli chodzi też o rozbójników. Tutaj mamy iść do namiotu. A w następnym odcinku, moi drodzy, będziemy urządzali sobie tą sznelę i się zastanowimy. No tu na pewno będzie trzeba zwierzynie dosadzić trochę drzewa, tego jestem już pewien. Chyba żebyśmy ją grzecznie stąd wyprosili, ale też nie wiadomo, gdzie ta zwierzyna by się przeniosła. No tu na pewno będzie trzeba wyrąbać to drewno i tak jak mówiłem, tu raczej bym dał domy. Chociaż pola bym wolał jak najbliżej dać, tutaj wiadomo, naszej granicy, bo tu jakoś drogą chciałbym to, słuchajcie, fajnie połączyć. Serio, tak bym fajnie to drogą chciał połączyć i jak najwięcej pól. Natomiast ten młyn, już wiecie, no młyn można i tak na nowo wybudować, nie? Kto powiedział, że muszę go odbudowywać, jak mogę sobie nowy wybudować? No natomiast no troszkę mieszkańców tu będzie musiało być, aby oni mogli nam to jedzenie produkować, ale głównie na gospodarstwach chcemy ich skupić. Kompletnie nie będziemy tutaj armii tworzyli, bo jak się domyślam, skoro mamy najemników i mamy armię w osobnym mieście, no to naszą sznelę mogą bronić nasi żołnierze po prostu przed atakiem i nie trzeba się tym przejmować. Także myślę, że to będzie, słuchajcie, fajna opcja. No podoba mi się, naprawdę gra mnie bardzo wciągnęła, jest bardzo ciekawa, mimo, mówię, błędów, które popełniłem. I tych porażek, powiem wam, że jeszcze bardziej mnie to nakręciło, że jakieś tam błędy popełniłem, że coś sprawiło mi trudność, bo no nieskromnie, moi drodzy, powiem, ale ciężko mi było ostatnio trafić na coś, co sprawiałoby mi trudność. Chociaż tu jeśli chodzi o jakieś tam fundusze, rzeczy takie wiadomo rozwojowe, no to nie sprawiło mi to żadnej trudności. Tu akurat w Manor Lords poległem troszeczkę, jeśli chodzi o najbardziej tutaj, najbardziej szczerze mówiąc, walkę, nie? To poległem z rzeczami, które nie do końca są jakieś tam ze mną spójne. Ja tam jestem generalnie, bardziej lubię tworzyć miasto, niż tam sobie walczyć. Mamy piec do gliny, ale to nie wiem, czy ludzi przydzielać. Niech na razie sobie będą luzem. Myślę, że tu nie ma sensu. Bo być może tu będziemy chcieli też coś zbudować. Czekajcie, tutaj będziemy się musieli jakoś podłączyć, zrobić jakiś przez. Zrobimy te karawany, zobaczymy. Zobaczymy. No fajnie by było też to zająć. No ale to... Aha, bo to jest tutaj. No zobaczymy, moi drodzy. Na razie żółtemu, słuchajcie, skoro żółty ma opustusz. To już w ogóle, słuchajcie, pójście na łatwiznę. No, to może być bug w grze. No, natomiast ja z tego korzystam. No i w tym momencie bez walki przejmuję obozy rozbójników, dostając za to kasę, czy tam nie wiem, co jeszcze dają. No a później... Oj, tu są to królewskie jagody. To jest ich pewnie całkiem sporo. No będziemy musieli też z tymi jagodami pomyśleć. Chciałbym, żeby jedna osada, tak? Czy dzielnica, nie wiem, jak to nazwać tutaj, rejon jeden, aby był całkowicie bez... O! Dobra. Niby 171. Nie wiem, czy dobrze, że do miasteczka, ale niech mają nasi tam. No dobra, słuchajcie, ci niech sobie ta szlachta, niech sobie wróci. Znaczy, to nie jest szlachta, tylko to jest tam moja świta, zwał jak zwał. Niech świta sobie wróci tutaj do naszej twierdzy, która jeszcze jest niewybudowana, bo ja, słuchajcie, jeszcze kształtów tu. To będzie przebudowane oczywiście. To jest na razie tak dla ściemy wybudowane, żeby móc się bronić. Natomiast też będzie mój plan, żeby tą całą posiadłość sobie gdzieś tutaj na obrzeżach fajnie zbudować, żeby, wiecie, broniła w razie potencjalnego ataku wroga. Także planów jest, jak widzicie, sporo. Owczarnia, no nie wiem, czy tu do owczarni kogoś, może z jednego łebka dodamy, zobaczymy, co się stanie. Tutaj co jest? Karczma, piwko jest w karczmie.
Tutaj jest chyba wszystko w miarę poulepszane. Kury, jak widzicie, mamy dużo. Kur, siema, kury. Kury dają dużo, naprawdę. Kury dają dużo. Mówię, mam to gdzieś przetestowane. Przede wszystkim, no jakby od razu jest efekt z warzywami, to musicie, tak jak tu widać, nie? Żeby ja dopiero zacząłem mieć, słuchajcie, warzywa, kiedy te ogródki, jak widzicie, zaczęliśmy robić takie duże, nie? Więc jeżeli byśmy chcieli robić małe, no to nie będzie tych... Znaczy oczywiste, no to jest oczywiste. I to jest fajne. I tak samo zobaczcie z tymi jabłonkami. Tutaj akurat mamy owce, żeby dawały skórę, nie? Bo są małe działki, a tu już zrobiłem duże działki, żeby właśnie były drzewa. I zobaczcie, jak to fajnie też wszystko wygląda. No to jest chyba najświeższe to. Będziemy jeszcze tutaj jakieś domy musieli dobudować, tylko tu musimy się przerąbać. No zobaczymy, jak to jeszcze zrobimy. To już myślę, że w następnych odcinkach będziemy z tym działali. Będę nagrywał. No dzisiaj to tak na szybko po prostu. Walkę pierwszą podjęliśmy. Będziemy dalsze podboje, moi drodzy, a jak najbardziej robili. Będziemy działali, rozwijali tutaj naszą osadę. Chociaż nie wiem, czy tu jeszcze jest coś. Tutaj jakby cały poziom maksymalny osiągnęliśmy i myślę, że na razie wróg nam nie jest straszny, bo jeżeli już mamy te punkty wpływu, mamy tą kasę jedną i drugą, tak? Czyli ten tutaj zamożność regionu plus kasę w skarbcu, to myślę, że nam nic tutaj już specjalnie nie grozi. Nie wiem, czy oni w gospodarstwie tu muszą być. Może wyjmiemy tą rodzinę stąd, a tutaj ci czemu nie są uzupełnieni? O, już. Niech płacą podatki. Także jak najszybciej, jak widzicie, staram się dążyć do tego, aby... Nie wiem, ci tutaj coś zbierali, ale... Cholera ich wie co. Tutaj jęczmień? Nie, no żyto. Ja nie wiem, skąd się jęczmień wziął. Że jakoś przypadkiem. No ale jeden jęczmień to też się nie opłaca. Dobra, tam te pola i tak będą, słuchajcie, myślę, że do zburzenia. Tutaj no niestety tych pól... Tu będziemy po prostu kupowali te ziarna, bo to się nie opłaca. Te pola nie są w ogóle wydajne, także tutaj tym się kompletnie, słuchajcie, nie będziemy tu zajmowali. Tu będziemy kupowali ziarna i będzie młyn przerabiał, czy tam jęczmień. Od razu na piwo będą słodownie przerabiały i tak się skupimy. A tu by trzeba zaplanować, ale ja jeszcze wam powiem szczerze, będzie to wymagało chyba następnego odcinka, bo zobaczcie, no tak jak mamy pszenicę, to tam pszenica, powiedzmy, że nie dam żyto, ale na pewno len będzie nam potrzebny, no to już widzimy, nie? Len, żeby tkaniny robić, no i... A tu jest jakiś obóz? Nie, to jest glina. No i jęczmień, żeby piwko, no bo byśmy wtedy też nie musieli tak kupować, nie? Byśmy mieli swoje, że tak powiem. Więc też nie bardzo wiem, gdzie te chaty zrobić. I ja wam powiem szczerze, że najchętniej bym wyrąbał to drewno całe tutaj, takie w jakimś takim... Zostawił tylko takie kółeczko dla tych zwierząt i dla tych jagód. To wszystko tu wyrąbał. Gdzieś tutaj pobudował chaty właśnie przy naszej granicy, żeby było blisko i bezpiecznie. Także tu bym stąd musiał też... Nie wiem, czy to stąd można wyrąbywać. Właśnie jestem ciekaw, czy to tak się da, widzowie. Bo powiem wam szczerze, nigdy nie sprawdzałem... Możemy przetestować, tylko tu mamy tartak, tu mamy stajnię. Jestem ciekaw, czy ja teraz mogę za granicą to wyrąbywać. Wiecie co, to dajmy jeszcze jeden obóz drwali, mamy ludzi. Zaraz się przekonamy, słuchajcie, bo jestem ciekaw. Przez obóz drwali, bo też nam są potrzebne, jak widzicie, i kłody drewna. Nie mamy ich wbrew pozorom tak dużo, a z tego co pamiętam w ogóle, widzowie, jeśli dobrze pamiętam, to do rozbudowy tej mojej posiadłości jest chyba z 200 kłód drewna potrzeba. Także wiecie, tutaj od przybytku głowa nie boli. Każde rozbudowanie mieszkania to jak widzicie... Oj, nie to. Każde rozbudowanie parceli to też jest, są kłody drewna, nie? Także chyba dwie, jeśli dobrze pamiętam, tak. Także jest co robić. Dobra, niech to tak będzie. Ci niech tutaj w takim razie działają... Gdzieś tam w tym kierunku. I zobaczymy, co to z tego tutaj będzie. Fajnie, naprawdę, bardzo fajna, sympatyczna jest ten Manor Lords. Jest naprawdę, no, ciągająca i tu powiem same plusy, a powód do dumy mamy wszyscy, no bo to stworzył Polak. Nie wiem, czy jest sens na trzeci poziom. Nie chcę, bo potem, słuchajcie, nam oni będą bardziej niezadowoleni, nie? Więc tak bym nie chciał ryzykować. Widzicie, warsztat tkacki jest jeden. Tutaj jest chyba a nie, to jest fabiars. I czekajcie, ile mamy tych jagód? Niby coś tam mamy, ale...
Też widzicie chata zbieraczy na full, na full. Drzew nie sadzimy. Także nie wiem, czekajcie, tutaj był spichlerz. Aż się pogubiłem, słuchajcie. O jest, tutaj jest garbarnia, ale gdzieś był warsztat tkacki drugi, bo jak widzicie, czasami niektóre takie ważne rzeczy... A to chyba był tu, tak. Widzicie, tu jest drugi warsztat tkacki, po to, żeby len przerabiał. Także staram się duplikować niektóre budynki. Karczmę mamy też dwa razy, nie? Tylko nie wiem, czemu tutaj nie ma piwa. Czy w ogóle nam się piwo skończyło? Nie, 89 piwa jeszcze powinniśmy mieć. Tu jest owczarnia. Ja nie wiem, czy tu owce po prostu nie będę... Chociaż niech one się same rozmnażają. Czy my, słuchajcie, owiec tyle potrzebujemy? Dobra, tam zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie. Ciekawe, czy uda nam się tą osadę, słuchajcie, tutaj w ogóle rozbudować. Nie wiem, żeby miała 1000 mieszkańców. Jestem, słuchajcie, bardzo tego ciekawy, czy jest jakiś limit tego, co moglibyśmy tu ewentualnie zrobić. Bo wiadomo, jeżeli tu ma być bardziej waleczna i taka pod kątem zbrojenia osada, no to tu możemy walić chat ile wlezie, tu pól nie musimy mieć, prawda? I oni tutaj sobie możemy to wszystko też tutaj zabudować, chociaż nie wiem, czy to ładnie zrobiona jest ta górka, te skałki, tylko nie wiem, czy to bym chciał do góry domy budować, tak szczerze teraz. To jest tak ładnie zrobiona ta górka, że nie wiem, czy chciałbym, żeby tu domy były. Ale generalnie wiecie, tu można tak naprawdę całe drewno wyrąbać, gdzie się da. Zobaczcie, ile mamy jeszcze terenu ewentualnego. No ale gdzieś bym jednak dosadzał. Ja bym tutaj na przykład dosadzałem drzewa. Tutaj, gdzie mamy dziką zwierzynę i jagody. Może tego teraz tak nie widać, bo musiałbym wam pokazać, jak to wyglądało wcześniej. Ale perfekcyjnie, słuchajcie, podosadzałem dużo drzew, nie? Żeby tu było zielono. Ja w ogóle lubię drzewa, słuchajcie. Może w to nie wierzycie, nie? Bo jak widzicie, tu jest wielka wycinka, ale ja bardzo lubię drzewa, w ogóle zieleń, także najchętniej bym, wiadomo, że nie wycinał. Ale wiecie co, drodzy widzowie, napiszcie w komentarzach. Ja jestem ciekaw, jaki wy byście chcieli kierunek tej osady, tej naszej Jukenlandii. Czy chcemy tutaj sprawdzić, ile maksymalnie ludzi da się pomieścić? Bo oczywiście mówię, inna osada zdecydowanie musi być rolnicza. Tutaj na pewno rolnictwo nie wchodzi w grę, no bo sami widzicie. Tutaj nie są żyzne gleby, tutaj, ale bardziej możemy się skupić, słuchajcie, na wydobyciu tej rudy żelaza, tak? Możemy się skupić na wycince drzew, chociaż też myślę, że nie chciałbym tak, słuchajcie, do łysego tego kompletnie wycinać, bo myślę, że to, no, byłoby to bez sensu. Też tak by chyba dziwnie wyglądało, nie? Także gdzieś tam bym... Ale dobra, no załóżmy, że wytniemy, no to zawsze można dosadzić, nie? Bo to akurat jest ten plus, że drzewa zawsze będzie można, słuchajcie, dosadzić. Także to jest jedyne, co nas jeszcze tutaj, można powiedzieć, że ratuje, nie? Nie wiem, czemu to drzewo tutaj na środku leży, czemu oni nie wycinają jakieś drzewa, poprzewracali i leżą te drzewa. Czy tu ludzi brakuje do roboty? Czekajcie, bo może coś piec do gliny? No dobra, niech sobie będzie. Tutaj glinę symbolicznie też ktoś wydobywa, tutaj jest chata drwala. Tylko też cały czas obserwuję i co jakiś czas, słuchajcie, ile jest drewna opałowego, a ile tego węgla drzewnego, nie? Ja to cały czas, słuchajcie, gdzieś tam obserwuję. Duży spichlerz, no można by tu z dwie rodziny dodać, skład jest na maksa. W ogóle fajnie jakoś tak się to zbudowało na tej górce. Wiecie, bo mi się wydawało, że tu chata drwala była jeszcze jedna. A tutaj się ukryła. Dobra, jest. Okej. Dobra, moi drodzy, bo już się wystraszyłem. Chata drwala jest. Nie musi być taka wielka. O, niech oni rąbią na przykład tu. Także znaczy, wszystkie mielesze mamy na fulla, nie? Zapełnione. I dlatego nam nie brakuje opału. Właściwie zobaczcie, o nic się nie musimy martwić. Jakoś tak fajnie to poprowadziłem, że jak widzicie, mamy nadwyżkę 10 ludzi do budowy. Ja mogę ich sobie, jakbym miał na przykład tu rolnictwo, mógłbym ich przydzielać. Natomiast w momencie, w którym, no jak widzicie, no raczej w to rolnictwo tu nie pójdę. Znaczy może jeszcze jeden sezon zrobię z tymi polami, żeby coś mi żyta nazbierali, na zasadzie, żeby się nie nudzili. Rozumiecie? Ale nie wiem, czy te pola tutaj... Z drugiej strony szkoda, że na tych górkach właśnie nie można pól jakichś uprawnych, bo fajnie by to wyglądało. W ogóle pola fajnie wyglądają, więc
troszkę szkoda by było tego, natomiast myślę, że raczej tu się jakoś fajnie rozbudujemy i będzie to, moi drodzy, no tym bardziej, że tu jest karczma i to wtedy by była kontynuacja, tylko to by były mniejsze domki. Aż tak z ukosa coś damy, z ukosensa. No bo takie wielkie i znowu jabłka to bym nie chciał. Raczej bym zrobił jeszcze parę dla kur miejsc. Tutaj mamy owce, także też by skóry były. Raczej bym tutaj dwa rzędy takich właśnie też. Też tutaj też coś dawał. Nie wiem, czy tu kur przypadkiem. Curry. Tak, tutaj curry dawaliśmy chyba. A tu w ogóle nic nie dałem chyba. Nie, też curry. Tutaj są curry, tu są owce. Okej, okay. A tu chyba nic nie ma. Dobra, to tu też curry. Dobra. No to cóż, moi drodzy, to cóż. To myślę, że tyle na ten odcinek. Chyba mamy misję spełnioną. Czekam, drogi widzu, droga widzko, na twój komentarz daj znać, bo ja chętnie będę rozwijał miasto, tak jak może ty masz jakąś wizję, a że wy komentujecie, że piszecie. Ta seria jest przecież też dla was, moi drodzy, stworzona, także gorąco cię i serdecznie pozdrawiam, dziękując za oglądanie, dziękuję, że jesteś, no i tradycyjnie będzie mi miło właśnie, jak oprócz komentarza zostawisz łapkę w górę pod filmem dla lepszych zasięgów, żeby szło to w świat, żeby kanał się rozwijał, także jesteś super, uśmiechnij się, no i do następnego odcinka, trzymaj się, cześć!